Cześć tu! Oluś i tatuś! Siemanko! Niezłodzianka! Otworzyliśmy tą pakę. Nie wiem, czy widzieliście filmik promujący ten filmik, gdzie zamówiliśmy 20 Super Things Power Machines. Pięknie! Super Things Power Machines. Dzisiaj razem będziemy spróbowali wymacać, co jest w środku. Mam nadzieję, że będzie lepszy rezultat niż ostatnio, bo na ostatnio nam się udało tylko wyczuć 3. A ja myślę, że to doktor Wota, to okazał się robot. A to się okazał robot, więc nie szło nam najlepiej, ale dzisiaj złączymy siły, postaramy się odgadnąć, jakie to są postacie. Dobrze, proszę bardzo, jakie to są postacie. Będziemy razem na zmiankę robić tak zwane matanko, czyli wyczuwanko. Przesuwamy nasze thingsy na boczek. Więcej otwierania, ale zanim zaczniemy... Łapki w górę, subskrypcja i dzwoneczek. A po co jest dzwoneczek? Po to, żeby was nie omijały żadne filmy. Tak jest, jak dokładnie. Jak wrzucimy jakiś nowy film, to dostaniecie powiadomienie. I dzisiaj nietypowo, ja dzisiaj bez czapeczki, bo Oluś poprosił mnie, żebym był bez czapki. To, że go kocham, dlatego to zrobiłem, a ja się lubię w czapce. Piszcie w komentarzach, jak lepiej, w czapce czy bez czapki, czy obojętnie. Fajnie, że ogólnie jesteśmy. Ale mniej gadania, więcej otwierania. No właśnie. Pitu, pitu, pipiu, pitu. Ja okej, to zobacz pierwszą, zobacz, potem ja będę tu i razem dojdziemy do konsensusu, czyli... Ja myślę, że to solniczka. Że to solniczka jest? Gdzie solniczka? Pokaż mi. Solniczka. Uważaj, że to solniczka. Czekaj. Nie, ja uważam, że to coś jest kanciastego. To nie jest solniczka na pewno. Wiesz, co to jest? Co? Ja myślę, że to jest luneta. Oluś obstawia, dzisiaj nie rywalizujemy między sobą. Oluś ja obstawiam, że to jest luneta, a Oluś, że solniczka. Ja uważam, że to luneta. Zobaczymy, ale i tak się liczy, jak zgadniemy, bo nieważne, czy kto ma rację, liczymy. Mamy pierwszy punkcik. Na 20 mamy na razie jeden zgadnięty. I w tym samym kolorze, czyli jest. Zgadnięte. Oczywiście walczymy o kogo, Olusiu, żeby dzisiaj trafić? O doktora Wolta. O doktora. I zostaw mi karteczki. Dobrze, zostawiam ci karteczki, bo zbierasz do... Ała! Weź mnie, nie bij! Okej, okay, teraz ja zacznę od wyczuwania. O nie. Czuję coś bardzo twardego. Ale to niemożliwe, żeby to był... Doktor Wolf. Niemożliwe, ale jest naprawdę coś twardego w środku, jakby... A co to może być takie twarde w środku? No to ja obstawiam, znaczy to na pewno nie jest Doktor Wolf, chociaż jest tu w nim coś takiego twardego w środku, tak jak, nie wiem czy pamiętacie, w okulusie Maxi był ten okrąg, ale ja uważam, że to jest klepsydra. A ty, Olusiu, co myślisz? Ja myślę, że to też jest klepsydra. Klepsydra, zobaczymy, czy mamy drugi punkcik. Weź no, zobacz. Klepsydra. A, twarde było takie, bo się ten papierek pozwijał i był taki twardy. Czyli mamy drugi punkcik. Jedziemy z kolejnym. Teraz ty zaczynasz. Otwieranko. Zobacz. Ja myślę. No, że myślisz, że to tutaj jest. Ja myślę. Mamy dobrze nam gdzie. Ja myślę, że to bumerang. Myślisz, że to bumerang? Albo... To skup się. Ja myślę, że to bumerang. Nie, ja myślę, że to znowu ten. Czemu? To odwracanie. To do odwracania? Klepsydra? Tak, ja myślę, że to też jest druga klepsydra. Otwieraj, synu. Czyli będzie trzeci punkt. Czyli na razie stuwa na stówę by było. Tak, tak jest, mamy kolejną klepsydrę. Czyli powtóra. Może jakiś konkursiorek w końcu zrobimy, ale najpierw musimy ostatnie prace wysłać. Postaramy się do końca tego tygodnia. Dobra, teraz ja. To ja sobie tutaj coś... Dobra. Patrzymy to. No nie wiem. No nie wiem. Pokaż. Chyba pierwsze nie zgadniemy. Czekaj, czymś małym. To jest chyba... To jest coś malutkiego. To jest ten top chyba. Czyż nie top. To jest takim małym dzyndzelkiem. Co to jest małym dzyndzelkiem? A, ja wiem co to może być. Co? To może być... Ale trochę za grube.
Myślę, że ten robot albo top, albo nie wiem co. Albo może miotła. Ty wyczuj, zobaczymy. Ja myślę, że to miotła. Myślisz, że to miotła? Zobaczymy. Oby miotła, żebyśmy mieli 4 punkty na 4 otworzone. O ja, jakie gafy! Nie no. No mówiłem, że coś miękkiego takiego latającego i to ten fajny robocik. Taki kosmiczny. Ale mieliśmy fartę. Mamy. Nie gnieciasz tak, bo się gniotą kartki. Nie gnieciasz tak, bo się gniotą kartki. Dobra, to mamy złotego. A teraz ja. A teraz ty. Ja myślę, że to. Myślisz, że tu? Dobra, to czyli mamy 3 do 1, jednego nie trafiliśmy. Co teraz myślisz? Oczywiście nie, jak nie trafimy, bo nie wiemy, czy trafimy doktora Wolta, to pod tym filmem, bo pod ostatnim było ponad 249 łapek, tak jak się omawialiśmy, że nakręcimy nowy. To pod tym, jeżeli nie trafimy doktora Wolta, musi być 300 łapek w górę, wtedy zamówimy kolejne i będziemy poszukiwać go w nieskończoność. Mam nadzieję, że w skończoność. No dawaj, Oluniu. Pączuniu. Co tam masz? No, no to pokaż mi. Czyżby dobra pasta się skończyła? Teraz ja tu już też nie wyczuwam. A co tu jest coś okrągłego? Nie, to jest ten. Nie mam pojęcia. Obstawiam, że to jest to do rzucania, jak to się... R-spin. Widzisz, to jest to żółte. Obstawiam, że to jest to, ale może być też to grzybek. Uważam, ja myślę... Że? Że nie, pączy. Nie. No to otwieraj. Jedziemy z tym kocikiem. Tak, do rzucenia. A, miałem w zielonym kolorze. Napiszcie mi polską nazwę, bo wyleciało mi z głowy. Nie ring, tylko no jak to się taki... Rzuca się do siebie, łapie się, odrzuca. Teraz ja, aha, ja zaczynam tu. Oho, oho, czuję, że to doktor Wolt niestety nie jest. Ale nie wiem, co to jest. A może jednak doktor Wolt. A może jednak doktor Wolt. Jestem ciekaw, czy w doktorze Wolt, czy właśnie też będzie jakaś twarda poprawka. Ja myślę, że to teraz jest co. A co ma taki czubeczek? Nie. To nie jest solniczka. To jest coś takiego podłużnego. Trzymaj, ja się będę zastanawiał, co ma dzyndzelek na górze. Czyli na pewno to nie jest doktor Wolt. Co ma tu dzyndzelek na górze, takiego okrągłego w miarę? Może to. Może to? Myślisz, że robot? No ja nie wiem. Nie wiem. Ja obstawiam baterię srebrną. Dobra, jedziemy. Zobaczymy. Co to jest? Pancake. W ogóle się zepsuł. O, ma uszkodzone oko. Pancake'a trafiliśmy, czyli... Na razie trafiliśmy 4 na 6, czyli całkiem nieźle. Dużo lepiej niż ostatnio. Teraz, Olusiu, ty wybierasz. Ja wybieram... To. To. No okej, osko, super osko. Zobaczymy, co trafimy. Co to jest? Poddaje się tak szybko? Nie. No, ja nie wiem, co to jest, mój drogi. Mój drogi, a powiedz w tym czasie jakiś dowcip. No, powiedz jakiś dowcip. Szedł tata koło koparki i dał się nabrać. No, jak myślisz? Co to może być? No, weź no, zobacz jeszcze, bo ja nie mam pojęcia. Ja obstawiam, że to jest gofer. Ja też. A gdzie jest gofer? Tutaj. Niech będzie, no to otwieraj, dawaj. Z entuzjazmem, z uśmiechem na twarzy, Olusiu, Pączusiu. Nie skrzynia. Skrzynia? My gapy, stwierdziliśmy, że to gofer. Naprawdę to nie jest takie łatwe, czyli 4 do 3. Ok, jedziemy z następnym, kto teraz wybiera? Teraz... Teraz ty. Teraz ja? Dobra. Obstawiam, że to jest... Chciałem powiedzieć, że to jest kijek, ale... Dobra, obstawiam, że to jest solniczka. A ty? Ja nie wiem. Ty nie wiesz. Solniczka, kamion! Solniczka! Połóż karteczkę. Karteczkę. Wyciągaj, luchy, kluchy. Solniczunia, czyli mamy już 5 trafionych z wyczucia.
Ok, teraz ja zaczynam. O, to będzie trudne. Ma dzień dołka. Ma podstołka. No nie wierzę. Obstawiam, że to jest druga luneta dzisiaj. Chociaż ja nie też. Pokaż. Tak, obstawiam, że to luneta. Ja też. Też zobaczymy, czy znowu luneta, czyli powtórek coraz więcej. Nie. Lunetę pomylić z grzybkiem. No nie ja wiem. A nie, to jest strach na wróble. Czyli mamy, kochani, myli 4 do 5. Olek, weź się ogar, bo tylko ja zgaduję coś. Dobra, Oluniu, Ponczuniu. Ja obstawię. To jest znowu coś z dzyndzolkiem, tylko dłuższym. Ale nie ruszaj. Z dzyndzolkiem dłuższym. Ja nie mówię na razie, bo potem ty ściągasz po mnie. Zgaduj, co to jest. Ma dżindzołek taki mały zerwnik. Nie, nie wiem. No dobra, pokaż, ja jeszcze nie powiedziałem, co to. Coś płaskiego. I tu ma taki długi... Ej, te gazetki troszkę przeszkadzają w tym wyczuwaniu. Co ma taki tu długi? No nie mam pojęcia, no. Jak myślisz? Może jeszcze ten złoty pom ma takie dziwne. No ale to ma z jednym. No ja obstawiam, że to jest ten robot z tymi częściami, takimi wystającymi kablami. Dawaj, otwieraj. Jedzie. Poddaję się w rozgadywaniu piniata. No nie. Czyli mamy remis 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć do pięciu. A ile zostało, Sasza? No jak odpiszyliśmy 5 plus 5, to ile zostało? 10. Nasz syn z matematyki jest teraz debeszy. Otwieramy tą część, połowę otworzyliśmy, tak? A połowę teraz otworzymy zwyczajnie. Bez zgadywania? Tak. Bo jest remis, żebyśmy nie było, że przegraliśmy. No okej, no to otwieraj. Otwieraj, no Olek, no otwieraj. No Olek, no czemu nie otwierasz? Olek, otwieraj. No otwieraj. Coś spadło. No! Kulka, lulka. Dawaj, Oluniu, Ponczuniu. Otwieramy. Czekaj. O, co to jest? Bułeczka, angieleczka, jedziemy dalej, jedenasteczka. Bułeczka, angieleczka, Oluś, ale ja ci coś powiem. Mam nie... Oj, srebrny. Ja wam coś powiem. Pewnie dzisiaj niestety nie trafimy też okulusa, doktora Wol. A wiecie czemu? Bo pewnie to było, zamówiliśmy 20 saszetek i one były wyciągane z jednego kartonu. I jak wyciągnęli z tego jednego kartonu złotego, to znaczy, że nie ma już. Ale może to nie było wyciągnięte. A może wyciągnę 10 stąd i 10 stąd, albo 5 stąd, albo 15 stąd, albo 5 stąd. Może tak być. Szansa jest. Srebrny, powtóreczka, kolejna. Coś nie mamy szczęścia, ale nie szkodzi, nie będziemy się poddawać. Pamiętajcie, ile łapek w górę? 300 łapek w górę. Pamiętajcie o sub? Bach. Subach. Zamykaj buzię, jak oddychasz. Dobrze, Oluniu, Ponczuniu. Napiszcie w komentarzu w ogóle, co byście chcieli. Bo w ogóle właśnie już niedługo będziemy otwierać fantastyczne rzeczy. Jedne takie fajny tor przeszkód, który będziemy przechodzić razem z Olusiem. Wiesz, Olusiu? Dobra, no i co tam trafiłeś? No pokazuj, a nie chowasz, już się obraziłeś. Obraziłeś się na tych, co wysłali i nam nie wysłali. Odkurzacz, ale mamy w tym kolorze odkurzacz? Mamy. Dobrze, następny. Czuję konkurs. Słuchajcie, konkurs będzie wtedy, jak znajdziemy Okulusa Maxa. I na biegu wtedy. Okulusa Maxa. Okurka rurka. Doktora Wolta. Doktora Wolta. Okej, okay. Oluniu, Ponczuniu. To zróbmy tak. Ty otworzysz to, ja otworzę to, ty otworzysz to, ja to, ty to. I no, dawaj. Tadam, tadam. I mamy pieprzniczkę. Soliczka. Bum, 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 bum.
Bum, 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 bum. Okej, okay. O, chciałem wyrzucić pełną. Też otwieraj, szybciej. Dawaj, szybko. Uwaga, zobaczymy, do ilu, poczekaj. Jak krzyknę start, policzę ci, ile sekund policzy, znaczy otworzysz. Jedna sekunda to jest 121, 121 to jest jedna sekunda. Uwaga, trzy, nie, jedną. Jedną! Synu, poczekaj, bo on mnie nie słyszy. Spójrz mi w oczy. Olusiu, Ponczusiu. Tylko jedną saszetkę, ok? Dobra, uwaga. 3, 2, 1, go. 121, 121, 121, 121. No ale wiesz, wyjąć, no się policzymy jeszcze raz. O, podkowana szczęście, będziesz miał szczęście teraz. Olusiu, Ponczusiu, będziesz miał szczęście. Uwaga. Przygotuj się. Uwaga. 3, 2, 1, go. 121, 121, 121. 3 sekundy. I trafił gofera. Zobacz, czekoladowe. Nie dotykaj, to plastikowe. W Chinach pewnie robione. Ale ładnie zrobione. Podoba nam się ta seria. Prawda? Ale najbardziej czekamy na kogo? Na doktora Wolta. Doktora Wolta w poszukiwaniu. Będziemy nie z... nieprzegranymi. Nie poddamy się nigdy i otworzymy nawet za 20 lat. Oh my god. Globus w drugim kolorze. Nie, w tym kolorze globusa nie mieliśmy. A nie mieliśmy. Nie, ja ciuciu. Ile ci zostało? Zostały dwie. Otwieramy na 3-4. Dobra, ja otworzę doktora Wolta, ty otworzysz doktora Wolta. Uwaga. 3-4. U mnie gzybek. No to jak? No to to nie moja wina, że nie otworzyłeś. Karteczki zostawiasz, tak? Dzisiaj? Bo zarośniemy, olej. Ale dzisiaj? Olej, dzisiaj? Zablokował się. Poczekaj. Hypsz! O! Hypsz! Hypsz! Aż poplułem, przepraszam was najmocniej. No, dawaj. Trzy razem. Mocno. Ciągnij. Haj. Nie wiem, szark. Nie w tą stronę! Nie, tak, tak musisz robić. No teraz to już nie, to musisz z drugiej strony, bo naderwałeś źle. Proszę bardzo. Proszę bardzo, i co tam mamy na koniec? Ten. Topa. Niestety, nasi kochani, nie udało się znowu. Więc tym razem czekamy na 300 łapek w górę. Jak będzie 300. Znowu zamawiamy i znowu otwieramy i mam nadzieję, że tym razem trafiamy. Bardzo wam dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Miłego. Do zobaczonka. Do następnego. I czekajcie na nowe rzeczy. Jeszcze jeden? O, poczekajcie. Może tu jedzą kurde, czy doktor Wol? Doktor Wol! Doktor Wol! Krzycie, doktor Wol! Doktor Wol! Fajny doktor Wol. O nie, skitrał na koniec. Już myślałem, że usiadł na doktorze Wolcie i nie chciał. Chciał was trzymać w napięciu. Ale jednak się nie udało. Chyba zrezygnujemy z tego kanału. Już tam będzie. Szczęścia nie mamy, co ty na to? Okej. Ludzie ci takie oglądają. Zachowuj się, synku. Nie rób siebie. Nie wiadomo kogo. Okej. Mamy dobry humorek, mimo że nie trafiliśmy, prawda? Tak. Trzymajcie się. Pa, pa. A czym dzisiaj wyłączysz? Dzisiaj wyłączę tym. Tym czym? Złotym. Tym złotym. Złotym. To podjeżdżaj, jak na Marsie byś był. Turkomuś.